To jest realne, realna wojna. Na wojnie się ginie, na wojnie się walczy, na wojnie się ponosi straty, a wojna kupowała się i ją wygrywa. Tak naprawdę powinniśmy mówić sobie prawdę, nie piszcie takich bzdur, które są czasami w podręcznikach powielane przez inne. Piszmy rzetelnie, czytajmy z uwagą i ze zrozumieniem, bo to jest moim zdaniem najważniejsze. Zostałem tutaj poproszony o przedstawienie wydarzeń związanych z wojną polsko-bolszewicką, która w 1919-20 roku toczyła się nie tylko tutaj na Kresach Wschodnich, ale również na ziemiach rdzennie polskich. Ta wojna zakończyła się wielkim sukcesem militarnym Wojska Polskiego w tym momencie i tak naprawdę obroniła niepodległość państwa polskiego właśnie przed armiami wojsk frontu zachodniego czy wojsk na froncie południowym, wojsk tych bolszewickich, które tak naprawdę chciały w 1920 roku przenieść na zachód Europy tą rewolucję bolszewicką właśnie przez trupa burżuazyjnej Polski. Cieszmy się, że to im się nie udało właśnie w walkach pod Warszawą, potem nad Niemnem i ich armie zostały zatrzymane definitywnie i pokonane w militarnym starciu, co zakończyło się wielkim zwycięstwem oręża polskiego, takim spektakularnym, za co nam Józef Stalin nie mógł przebaczyć w 1939 czy 1944 roku. To, co przygotowałem i chciałem opowiedzieć młodzieży i osobom, które tutaj przyjdą jeszcze w najbliższym czasie, o prawdzie, która dotyczy tych wydarzeń, żeby nie tworzyć różnych mitów, należy opowiadać o wszystkich wydarzeniach z taką dozą prawdy, prawdziwości wydarzeń, bo często mamy to do siebie, że pewne rzeczy wychwalamy, nie mając zielonego pojęcia tak naprawdę jak to się po prostu odbywało. A walki naprawdę odbywały się w ciężkich warunkach, kiedy państwo polskie dopiero tworzyło się, organizowało tę swoją niepodległość, a zagrożenie było istotnie bardzo, bardzo wielkie, bowiem bolszewicy, przenosząc właśnie tę rewolucję, musieli zniszczyć państwo polskie, wchłonąć właśnie w skład tej przyszłej Rosji Sowieckiej, która składała się z tych socjalistycznych republik. Czy młodzież chętnie bierze udział w tego typu spotkaniu? Jak robimy zajęcia w Muzeum Wojska w Białymstoku, czy jeździmy na takie odczyty, to młodzież chętnie się garnie na takie wykłady, które nie powinny trwać zbyt długo. W ramach godziny lekcyjnej można powiedzieć te najistotniejsze, najważniejsze wydarzenia. Taką dozą prawdy, nie wymyślaniem faktów, które nie miały tak naprawdę racji bytu. Warto organizować każde spotkania. My często to robimy na zajęciach z młodzieżą szkolną w Białymstoku. Często też jeżdżę po różnych miejscowościach po to, żeby przedstawiać te fakty prawdziwe, nie mityczne.